zaczęli się modlić. Pojawili się w naszym zborze około 30 lat temu i nawet sobie przypominam troszkę ten moment, ponieważ byli razem z drugim małżeństwem, małżeństwem Grzybków. Było to w czasie, kiedy byliśmy jeszcze w budynku zborowym, który znajdował się przy ulicy Przepińskiego, tutaj w Cieszynie. I to był taki pierwszy czas, pierwszy moment, kiedy mogliśmy się spotkać, zobaczyć, zacząć rozwijać relacje, a także w pewien sposób tą drogę z Panem Jezusem Chrystusem i służby dla Niego. Ale chciałbym także wspomnieć o ważnym momencie. Są rzeczy, sprawy, wydarzenia, które dzieją się nagle, a są i takie, które mają swój proces, swój czas. Czasem dość długi czas. I sądzę, że nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, myślę o sobie, o nas, także o naszych drogach, o zborze w Zebrzydowicach, gdyby nie wielu braci i sióstr, którzy byli przed nami, którzy służyli Panu, którzy służyli nam, którzy służyli dla rozwoju Bożego Królestwa. Ja, moi drodzy, nie zawsze byłem pastorem. Od jakiegoś czasu jestem pastorem. Także chciałem wspomnieć tutaj z dużą, z wielką wdzięcznością prezbitera, brata Mariana Suskiego, który w tamtym czasie, wcześniej, później, przez wiele lat wraz z żoną pełni tę służbę z braćmi, siostrami. Niektórzy z nich już odeszli do wieczności. I to, z czego dziś się radujemy, w czym uczestniczymy, czego jesteśmy świadkami, też w jakiejś wielkiej mierze jest owocem właśnie służby, pracy brata Mariana i tych, którzy pomagali, towarzyszyli. Powiem kilka osobistych refleksji. Wiecie, jak jest osobiście, to po prostu jest osobiście, jest subiektywnie. Ale wtedy jest tak bezpośrednio, tak z serca. Widzę, Jesiu, pozwolę sobie tak przez chwilę mówić, bo znamy się bardzo dobrze i jego żonie Marioli, takie wielkie serce do ewangelizacji. I przez ten okres właśnie, o którym wspomniałem, zawsze starali się tam w Zebrzydowicach
okresie, kiedy grupa domowa była przekształcana w punkt misyjny, a potem zbór i ten zakres odpowiedzialności i służby brata Wiesława się poszerzał, bardzo wyraźnie mogłem widzieć i takie obdarowanie kaznodziejskie, i obdarowanie duszpasterskie. I to jest wspaniałe, ponieważ jest to tak cenne, tak ważne i tak pomocne właśnie w służbie zborowi. Cała rodzina naszych drogich, należy do Pana, ich dzieci wraz ze współmałżonkami służą Bogu. W 2011 roku, zobaczcie, jak ten czas leci, wydaje się, że to było niedawno, został powołany punkt misyjny w Zebrzydowicach. Rok temu ten punkt misyjny został przekształcony w zbór. Już mieliśmy chrzest, gdzie były chrzczone osoby, które zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi, tam będąc w zborze w Zebrzydowicach. I na świadectwo tego przyjęły chrzest wiary. Wiem, że są kolejne. Także no, jest naszą, moją radością dzisiaj oglądać, a równocześnie i błogosławić Wam, a równocześnie mamy przywilej być takim zborem, matką i ciągle, ciągle mieć. I myślę, że tak będzie. Może troszeczkę, troszeczkę, może mniej, służbę, mieć te bliskie relacje i wzajemnie sobie pomagać. Także wszyscy się uczymy, wszyscy chodzimy w Bożej bojaźni, wszyscy mamy świadomość słów Pana Jezusa Chrystusa do nas. Czuwajcie, ale równocześnie myślę, że z takim Bożym pokojem możemy Was wypuścić spod naszych skrzydeł. Niech Pan Was rozsławi. I znowu chcę Pana poprosić. A kogoś młodego bym poprosił, jakby troszeczkę przenieść mikrofon na tamtą stronę. Tak.
Thank you.
Wiesław Kulawiec. Gratulując panu ordynacji na duchownego kościoła zielonoświątkowego oraz prowadzenia urząd pastora zboru w Zebrzydowicach, życzę szczęścia, zdrowia i satysfakcji z powierzonych obowiązków. Z poważaniem, Andrzej Kądziołka. Powód gminy Zebrzydowice. I drugie życzenia od pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowice. Gratulacje w związku z ordynacją na duchownego kościoła zielonoświątkowego oraz prowadzeniem urząd pastora zboru w Zebrzydowicach w dniu 5 czerwca 2016 roku. Składam z tej okazji życzenia dużo zdrowia, niesłabnącego żaru ducha tej trudnej posłudze, a także realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Życzymy, by życie pastora było żywym głosem Ewangelii, by ubogacało ono całą społeczność gminy Zebrzydowice. Bożata Gus, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowice. Także piękne życzenia w imieniu. A teraz chciałbym jeszcze poprosić braci z Rady Starszych zboru Elim w Cieszynie wraz z małżonkami. Proszę, podejdźcie tu do przodu, a potem każdy z was, kto ma na sercu, aby jeszcze podejść do naszych drogich i złożyć im życzenia, proszę, uczyńcie to i w ten sposób zakończymy to nasze uroczyste nabożeństwo. Zapraszam bracia.